Rozbudowa zawierająca 100 rzadkich kart, tym 40 zł, pojawiła się w wyzwaniach budowania składu. Jej po raz kolejny zapowiada content, przed nami gracze miesiąca oraz karta flashback. Natomiast w kodzie gry pojawiła się karta podobna do gracza miesiąca Bundesligi. Siema, witam was ten wtorek, jak zawsze zostawcie lajka, wbijmy z 500-600, zostawcie subskrypcję, żeby na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały. Zacznijmy może od trzeciego contentu. Słuchajcie, dostaliśmy nietypową paczkę, to znaczy paczkę już omawialiśmy, była w kodzie gry kilka dni temu, natomiast pojawiła się tym razem nie w sklepie, a właśnie wyzwanie budowania składu. Paczka zawierająca 100 rzadkich kart, 40 złotych, 35 srebrnych i 25 brązowych. Na dobrą sprawę, jeśli miałbym zdefiniować, jak z niej sypie, no nie do końca sypie. Natomiast sam koszt wyzwania to około 70 tysięcy monet. Skład 83 oraz 1 inform oraz skład 84. Otworzyliśmy na streamie taki paczek może z 20 i tak naprawdę nie było żadnej karty eventowej, żadnej karty wartej powyżej 100 tysięcy monet. No i na dobrą sprawę, jeśli chodzi o samą wartość tej paczki, tego wyzwania, to tutaj największą wartość i największe jakiekolwiek oczekiwania mogą spełniać te karty złota. Ich jest 40, więc też nie jakoś bardzo potężnie. Natomiast, tak jak mówiłem, koszt tego wyzwania to 70 tysięcy monet. Nie odnawia się do wykonania, macie tak naprawdę na to 4 dni. No i patrząc ogólnie na opinię nawet społeczności na to wyzwanie, 53 lajki, procent lajków w górę, 47 w dół, bardzo mocno podzielone. No widziałem trochę tych paczek i możecie zrobić dla sportu, szczególnie jeśli macie niewymiennego IFA i karty niewymienne, ale nie spodziewałbym się tutaj czegoś niesamowitego. Karty jednak, które tam będą, mogą przydać się do rozbudów. A drugi kontekst, który dostaliśmy, to ważne mecze Ligi Mistrzów. Ogólnie do tego wrócili. W tamtym roku dali chyba 2 razy na całą edycję, tym razem jest to 3 raz. Znowu dali w poniedziałek i znowu tak naprawdę tydzień po tygodniu. Znaczy, była przerwa od Ligi Mistrzów, ale jak była Liga Mistrzów, dali, potem znowu dali, więc podchodzą do tego na jakiejś zasadzie regularności. Kopenhaga kontra United, wymagany zawodnik z Kopenhagi i te karty skoczyły do 10 tysięcy monet. 8, 9, 10, ale naprawdę wystrzeliły w kosmos. No i Manchester United, natomiast tu mamy Milan oraz Paris Saint-Germain. Koszt tego wyzwania 13 tysięcy monet. Paczki też nie są jakieś wyśmienite, ale wiadomo, nie jest to drogo, możecie zrobić, jeśli macie karty w klubie, no ale nie ma nic specjalnego. Fajnie jednak, że coś takiego dają i nie odpuszczają w tym roku Ligi Mistrzów, no bo te ważne mecze zawsze jakieś urozmaicenie i możliwość może czegoś trafienia właśnie z wymiennych paczek, z wyzwaniem budowania składu. No i dostaliśmy piki do przepalenia, 11 kart złotych, ale kiedy mamy tą rozbudowę Centurionów z tymi punktami przełomowymi i paczkami za poszczególne wykonania, to raczej nie spotyka się to z wielkim zainteresowaniem, bo nawet nie widziałem dużo osób, które by to robiły, ale 1 z 3, 75+. Przejdźmy jednak do tego, co nadchodzi. Jak pewnie dobrze wiecie, w ostatnich tygodniach osobami od przecieków również stali się pracownicy EA, którzy publikują na profilu EA. To znaczy, dostajemy taką zapowiedź, co nadchodzi i właśnie taka grafika została nam przedstawiona na bieżący tydzień. Mamy tak, wyzwania typu Centurion i tutaj na przykład Thiago Silva, który latał po przeciekach. W ogóle osoby od przecieków dają nam dokładne nazwiska, więc nie wiem, jaki zamiar mają, żeby takie coś publikować. Mamy fundamenty, mamy wyzwanie typu Showdown, jak dobrze wiecie, mieliśmy Mudryka oraz Kuluszewskiego. Zobaczymy, kto będzie tym razem gracze miesiąca, Premier League. W dominacjach mamy najmocniejsze nazwisko, czyli Salaha i może to właśnie będzie Egipcjanin. Natomiast jeśli chodzi o gracza miesiąca Serie A, no to tutaj mamy Bremera, mamy Kwarę i mamy Lautaro Martineza z Interu. I jeszcze rozbudowy. Rozbudowę wczoraj staliśmy właśnie tych 100 kart. Zobaczymy, czy to jest całość, czy jeszcze może wejść jakaś rozbudowa 2x84+, jak to by robili przez ostatnie 2 tygodnie, może 2x85+. Zobaczymy, czy po coś takiego sięgną. No i flashback. Flashback ma jakiś nadchodzić, a odnośnie flashbacka nie ma żadnych przecieków i to może być najciekawsze SBC tego tygodnia. Natomiast w samym kodzie gry pojawia się taka paczka. Wirtualna Bundesliga. No i pytanie. Wygląda to jak karta typowa Player of the Month Bundesligi. Natomiast Sheriff pyta, co o tym sądzimy i przywołuje, że może być coś w stylu Kaki, którego dostaliśmy w tamtym roku. Kaka wyglądał właśnie w ten sposób i tak naprawdę EA wybrało zawodnika, który otrzymał tą kartę ikony. To chyba było podczas jakiegoś turnieju, przynajmniej tak mi się wydaje. Albo osoba, która wygrała ten turniej, wybiera zawodnika, tylko Kaka gdzieś był chyba tam ambasadorem i jakoś to tak chodziło, więc nie wiadomo, o co do końca tutaj chodzi. I jak będzie wyglądał ten gracz Bundesligi, najważniejsze jest to, że jeśli chodzi o kartę, u samej góry jest napisane wirtualna Bundesliga, więc zobaczymy, co nadchodzi, ale to oczywiście jej może zrobić, co tutaj chce i nie nadchodzi to na pewno raczej zwykły Player of the Month. Jak codziennie kilka słów o segmentach, które naprawdę oddało. 83 są po 2K, 84 dobijają do 4,5 tysiąca, po tyle spokojnie schodziły nawet wczoraj, 85 ponad 8 tysięcy, wyższe wiadomo nie radzą sobie tak dobrze, ale i tak są lepiej niż były w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ogólnie ta rozbudowa bardzo mocno cały
ten temat nakręciła. Jeśli chodzi o karty złote zwykłe, no uspokoiło się. Zdecydowanie się uspokoiło, bo jeśli widzimy Dembele, który kosztuje w tym momencie 69 tysięcy monet, a spadał nawet do 63, 4, no to nie jest najgorzej, chociaż nie mogę tego powiedzieć o sobie, że nie jest najgorzej, która kupiła jeszcze w okolicach piątku za 115 tysięcy monet, ale wiadomo, odnosimy się do najniższego punktu rynkowego. Idąc dalej, możemy zobaczyć sobie na Rashforda, który w chwili obecnej kosztuje 118 tysięcy monet, a najniżej był w okolicach 106, 105, więc to są jakieś odbitki. Ale znowu, najdroższe karty typu Kylian Mbappé, 2 miliony 940 tysięcy. I wygląda to na spadek, ale spadek drastyczny to był dopiero wczoraj, ponieważ Mbappé miał momenty po 2 miliony 750, około 780 tysięcy monet, gdzie wcześniej jeszcze cały czas sztywno trzymał się w pewnym momencie 3 milionów 100 tysięcy, więc jak najbardziej te droższe karty potrafiły potracić i można to zauważyć, gdybyśmy weszli w kolejną jakąś złotą kartę droższą. Neymar. Neymara miałem za 200 tysięcy, miał nawet moment 180, teraz jest 203, więc widać, że się odbudowywuje. Natomiast na PC jest dziwna sytuacja, bo tutaj kompletnie nie ma wzrostu na tej karcie, w ogóle nie ma jakiejś tendencji aż tak mocno odbitkowej. Może miał gdzieś wcześniej coś takiego i ciężko to zobaczyć, ale weźmy sobie zawodniczkę Puteja. W tym momencie 615 tysięcy, więc spadek też jest dość drastyczny, ale można powiedzieć, że 615 to jest jeden z jej dołków. Na PC-cie w ogóle 760, 730, więc ogólnie, jak wcześniej spadały te karty średnie, te karty ogólnie grywalne, to w chwili obecnej zanotowaliśmy bardzo mocne od wczoraj spadki na kartach typu Vinicius, typu Mbappe i tak dalej. Vinicius co prawda trochę się odbija, ale 860 tysięcy, a jeszcze niedawno kręcił się w okolicach miliona. Więc można powiedzieć tak, ostatnimi czasy rynek bardzo mocno stracił, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Według tendencji cotygodniowej, czwartek jeszcze wyżej, piątek do południa wysoko, jeśli tak będzie, a potem całkowite spadki przez kolejne dni, tak mieliśmy ostatnie dwa tygodnie i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Ja trochę kart powyprzedawałem, nadal mam jakieś 84, nadal mam jakieś informy, w ogóle najtańsze informy. Informy w tej edycji naprawdę oddają, bo gdybyśmy sobie zerknęli nawet w tym momencie na te informy, to najtańsze w chwili obecnej chodzą po około 15,5 tysiąca monet na konsolach, gdzie w weekend leżały po 11 tysięcy i wystarczyła jedna rozbudowa z wymaganym ifem. To pokazuje jak w tej edycji informy nabierają na wartości, jak jest ich mało, jak są unikalne i jakie potrafią mieć po prostu w tym przypadku wahania cen. Tak to wszystko tutaj wygląda, tak to wszystko działa. Karty RTTK, są mecze, mecze nadchodzą, natomiast ja nie wiem, czy bym do spotkań trzymał, bo na dobrą sprawę, jeśli cały rynek tanieje, wiele alternatyw do tych kart, o co rozmawialiśmy wczoraj, tanieje, no to ciekawe, jak zachowają się te karty po spotkaniach, nawet kiedy taki Modric wygra, zapewni sobie, wiadomo, awans, jeśli chodzi o te matematyczne szanse, to czy ta karta utrzyma się w tej cenie, czy może pójdzie jeszcze wyżej. Ciekawi mnie tak, szczerze mówiąc, ile kosztuje Lewandowski, bo Lewandowski cały czas narastał cenowo, 711, więc cały czas do góry, może lekko przyhamował, ale wiadomo, jak to będzie wyglądać. Ja miałem Openda i Openda kupiony w pewnym momencie za 274, w tym momencie chodzi 290 parę, więc nie zarobiłem na nim nic, ale ta ewolucja napastnika też wyraźnie mu zaszkodziła, szczególnie to widać na PC-cie, gdzie ta karta dużo straciła, ale uwalniam się, nie czekam na spotkanie, żeby czasem jakoś tutaj po prostu nie potracić. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się jutro o godzinie 6 tutaj na materiale oraz jak codziennie dzisiaj o 18 na Twitchu. Siema!